Panko, troszkę czasu już minęło. Ja natomiast mam już swój system nawadniania szklarni poskładany, wszystko sobie śmiga, działa. Nie ze wszystkich elementów jestem zadowolony, ale to za to o tym za chwilę. Natomiast na początek chciałbym zwrócić uwagę, że warto się skupić na wyborze sterownika do podlewania. Mianowicie to są dwa sterowniki, jeden i drugi z odzysku za grosze, nieważne. W jednym definiujemy sami początek podlewania, okresy, co ile ma podlewać oraz jak długo. W drugim tak naprawdę jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na to, aby ustawić, kiedy ma podlewać, czyli o świcie, o zmierzchu lub o świcie i zmierzchu oraz to, jak długo, tak? 5, 10, nie, 2, 5, 10, 20, 30, 60 minut, tak? Więc nie ma tej, nie mamy zbyt dużego pola manewru. W drugim, no to już jest bardziej rozbudowane. Oczywiście są jeszcze dużo, dużo bardziej rozbudowane sterowniki, gdzie możemy sobie ustalać konkretne dni, co który dzień, ile ma podlać rano, ile wieczorem. Wiadomo, no im droższy, tym bardziej wypasiony, tym więcej możliwości, ale wydaje mi się, że to też trzeba wybrać sobie tak optymalnie. Nie ma sensu inwestować w jakieś takie bardzo zaawansowane. Jeśli na przykład chcemy podlewać ogród, a nie szklarnię, warto by było się zastanowić na takim, który ma czujnik deszczu i wtedy na przykład oszczędzamy wodę, tak aby się to nie uruchomiło nam w czasie deszczowej pogody. Jedną z takich bardziej ważnych różnic pomiędzy jednym a drugim sterownikiem jest to, że ten działa w instalacjach wyściśnieniowych i nadaje się do tego, aby podpiąć go do zwykłej beczki z wodą, którą można umieścić na tam, nie wiem, 50-centymetrowym podejście i nawadniać, powiedzmy, swoją szklarnię z wody deszczowej bez żadnej pompy, bez żadnego hydroforu, bez sieci wodociągowej. To jest też duży plus, bo możemy wtedy sobie podlewać ciepłą wodą, co wiadomo jest lepsze. Aczkolwiek przy takich systemach tutaj nie ma aż takiego dużego problemu, bo ta woda leci bardzo powoli, nie schładza tak szybko tej ziemi, gdy te rośliny dostają szoku. Podsumowując, sterownik należy wybrać do swoich potrzeb i do tego, jak chcemy go wykorzystywać. Dobra, pokażę jeszcze jeden drobny gadżet, który jest mega tani, a bardzo ułatwia pracę z podlewaniem i w który warto by zainwestować, jeśli chcemy wykorzystywać wodę na przykład z deszczówki lub ze studni albo innego źródła, które niekoniecznie podaje czystą wodę. Montując taki zawór zaraz za sterownikiem do podlewania, jesteśmy w stanie metodą prób i błędów zmniejszyć, że tak powiem, wydajność sieci, wydajność źródła wody, delikatnie zamykając go całkiem i potem delikatnie otwierając, dobieramy sobie sami wtedy tą wydajność, która nas najbardziej satysfakcjonuje, dzięki czemu, patrząc wizualnie na to, jak podaje wodę kroplownik, czy nawet mierząc jego wydajność, ustalimy sobie optymalne parametry dla siebie. Takim fajnym gadżetem jest taki oto filterek. On oczywiście może być wkręcony normalnie przy samym źródle za pomocą mufy, czy to do pompy, czy to do beczki z zaworem i tak dalej. W moim przypadku głowa nie pomyślała, kupiłem tylko jeden taki filterek i dlatego jest on zrobiony na szybko złączki, które wpinam po prostu tam, gdzie aktualnie jest potrzebny. Myślę, że w najbliższym czasie zamówię jeszcze ze dwa takie, bo naprawdę świetnie się sprawdzają. To jest siatka metalowa 120 mikronów. Po prostu jest w tej chwili już umyty, ale naprawdę zbiera się na nim ogromna ilość brudu w tej wodzie, która jest po prostu w beczce, tak? Jakieś drobne ziarenka piasku, jakieś tam, nie wiem, glony, które pływają. To wszystko zostaje tutaj. Naprawdę wypompowałem na bez czyszczenia na jednym takim cyklu kilka beczek wody. To aż niesamowite, ile tego tam zostaje. Wcześniej wszystko szło tak naprawdę do tej instalacji kroplowników. Można było zapchać te kroplowniki, można było zapchać, zraszać jakiś tam stacjonarny czy taki zwykły, który się wbija w trawnik. No, myślę, że to jest taka nieodzowna część w tej chwili takiej instalacji przydomowej, jeśli korzystamy po prostu z brudnych źródeł wody, tak to nazwę. Warto zainwestować coś koło 9 zł, a
nie ma możliwości, aby zapewnić tak jakby lepszą ochronę za pomocą jakichś tam siatek założonych na rynny czy innych powiedzmy rzeczy, które można gdzieś tam próbować sobie zamontować, choćby na ssaku od pompy założony filtr nie spełnia tak dobrze swojego zadania jak właśnie to. Jeśli chodzi o instalację podlewania do szklarni, najlepsze rozwiązanie kroplownik patykowy, czy to łamany, czy prosty, z wężykiem i wkłówką. Taki zestawik kosztuje 50 groszy, jeśli zamówimy go przez internet. Nawet jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, 100 pomidorów w małym przydomowym ogródku, jest to wydatek rzędu 50 zł. Do tego rura. No ja zastosowałem rurę z kroplownikami co 33 cm. Miało to działać na zasadzie takiej, że rura podlewa jedną część szklarni, a kroplowniki są tylko po to, aby pozostałe roślinki, które są z dala od rury, wpiąć do systemu podlewania. Wydaje mi się, że w tej chwili już bym tego nie zrobił drugi raz. Zamontowałbym rurę zwykłą, bez kroplowników, która jest jeszcze tańsza, bo powiedzmy taki metr takiej rury kosztuje 50 groszy. Zamontowałbym sobie to tutaj na środku, a wszystkie rośliny podlewałbym za pomocą tych kroplowników. Choćby ze względu na to, że rura, którą mam, kroplująca, nie jest w stanie pracować z zbiornikiem grawitacyjnym, czyli takim bez ciśnienia. Ona wtedy po prostu tej wody praktycznie nie podaje. Musiałoby być to otwarte 24 godziny na dobę, żeby coś tam podlało. W tej chwili system pracuje dwa razy na dzień, po 5 minut. I jeśli bym rozgarnął tutaj ziemię, to jest po prostu 3 cm pod powierzchnią, już jest bardzo mokro i tak naprawdę tej wody jest wystarczająco. Prawdopodobnie w momencie, kiedy przyjdą, nie wiem, większe upały czy bardziej suche też te dni, ta ilość będzie musiała być zwiększona do, nie wiem, do 8 do 10 minut. Na razie póki co to śmiga tak jak śmiga i z konewką tutaj nie muszę przychodzić. Zresztą zaraz pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Co do samej pracy instalacji, wygląda to właśnie mniej więcej tak. Tam można zaobserwować, jak pracuje kroplownik taki, ten w wężu zamontowany. Kroplowniki patykowe wodę podają ewidentnie znacznie szybciej. Stąd też póki co mam to tak podzielone, że jeden kroplownik patykowy podaje wodę na dwie papryki. Zamontowany jest on pomiędzy. No i przy takim wolnym podawaniu tej wody tak naprawdę ziemia fajnie nasiąka i ta woda się rozchodzi na boki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że no, stoją tutaj też doniczki, które są podlewane za pomocą tego systemu. No i woda przesiąka przez nie i podlewa ziemię pod spodem. Póki co wydaje mi się, że to bardzo sprawnie działa. Co ciekawe, te kroplowniki wbijane, patykowe, bardzo łatwo można też zamontować w zwykłym wężu ogrodowym. Nie musi być to nawet ta czarna rura PE. Wystarczy najtańszy wąż z Castoramy czy innego hipermarketu. Bo sprawdzałem, jak to śmiga i byłem pozytywnie zaskoczony. Myślałem, że po prostu nie uszczelni się w 100% na tym otworku. Jednak ta guma, nie wiem, nie rozciąga się aż tak bardzo, żeby woda uciekała bokiem. Jeśli mam być szczery, to na dzień dzisiejszy według mnie dwie najlepsze inwestycje to właśnie jest ta szklarnia i ten system do podlewania. Raz, że no, kupiłem sobie spokój. Tam wszystko ładnie rośnie w tej chwili. Nie muszę się już obawiać deszczy, jakichś tam wiatrów i całej reszty. Dodatkowo system sam podlewa mi tą całą szklarnię, więc no nie muszę tam chodzić o określonych porach, aby podlać pomidorki czy roślinki, które są w środku. Tak naprawdę nie kosztowało mi to dużo, taki spokój, a no, cieszy bardzo. Sam system do podlewania kosztował raptem 60 parę złotych. I to już mówię ze wszystkim, ze sterownikiem, z wężami, z całą resztą. A te nawet te trochę wody z sieci, które pociągnie, czy tam wtedy, kiedy są beczki z wodą z instalacji tutaj z deszczówki, to naprawdę dwie beczki 400 litrowe, dwie beczki po 200 litrów z tym systemem, to jest dla mnie prawie miesiąc podlewania takiej szklarni.
Myślę, że przez ten miesiąc zdąży spaść kolejny deszcz, chociaż trzeba przyznać, że maj jest wyjątkowy i tutaj już kombinuję nad pewnym specyfikiem do pryskania pomidorów naturalnym, aby zabezpieczyć je przed ewentualnymi chorobami. Nie tylko zresztą pomidory, inne warzywa też. Więc tutaj tak naprawdę ogród nie był podlewany. Warzywny on sobie radzi póki co tylko z opadów. No a szklarnia mimo wszystko musi być troszeczkę podlana, bo tam te opady nie docierają. O tyle, o ile coś tam przy ściankach, ta woda, która spływa, no podlewa też tą szklarnię, podlewa te pomidory, które rosną przy szybach, to jednak te tam bardziej roślinki w głąb wymagają podlania. To by było na tyle, jeśli chodzi o nawadnianie mojej szklarni. Coś mi się tam pewnie jeszcze przypomni, to wspomnę o tym w najbliższych produkcjach. Natomiast sam zachęcam do stworzenia sobie takiej instalacji w swojej szklarni. Nie jest to mus, ale naprawdę daje ogromny spokój i zapewnia dużo więcej wolnego czasu, zwłaszcza w tych okresach wieczornych oraz porannych, kiedy no, większość ludzi jednak nie ma za dużo wolnego czasu, bo albo trzeba przygotować dzieci do spania, albo trzeba się zbierać do pracy. No i to podlewanie wtedy jest, jakie jest. No ja, mimo że nie jest to profesjonalna instalacja z nie wiadomo jak dobrych komponentów, spełnia swoje zadanie. Nie trzeba było dużo kombinować i na pewno jest dużo lepsza i wygodniejsza niż próby nakuwania jakiegoś tam przewodu, wężyka, rurki i próbowania z tego sklecić coś, co będzie w miarę równo podlewało nasze rośliny. Ja się żegnam, na razie, cześć i do zobaczenia.